Ludzie szukają odpoczynku. Ja chcę się zmęczyć. Wybieram nieoczywiste kierunki, ale do celu bezpiecznie dojadę na oponach Bridgestone. Dzięki nim kręci się ten program. Gorąco zapraszam na pasję w podróży. Jest rześki poranek, ostatni dzień mojej wyprawy. Na koniec zostawiłem coś ekstremalnego. Chciałem posurfować. Dzień dobry panowie! Żółw! Zima, Łukasz, zima jest najlepszym okresem, dlatego że mamy dużo północnego swellu. Z głębokiego Bałtyku te fale są największe i najczystsze, że tak powiem. Ile czasu możemy wytrzymać w wodzie? Bo każdy jak na nas spojrzy, powie wow, środek zimy, powiedzmy plus 2, woda plus 3. Ile wytrzymamy? Dwie godziny to zawsze nasza sesja gdzieś tak trwa. Jak jest dobry warun, to po prostu zapominamy o tym zimnie. Ja liczę na szkolenie, ale od czego zaczynam? Od razu na suchara, tak decha i władujemy się do wody? Jak to wygląda? Moglibyśmy, ale zacznijmy tak jak powinniśmy, czyli od rozgrzeweczki, tak? Może się przebiegniemy po plaży. Jest gorąco, dechy i do wody. To jest deska na pierwszą lekcję. Miękka pianka, okrągłe burty, czyli nie ma ostrych krawędzi. Odpowiednia dla twojego gabarytu. Myślę, że będzie idealnie. Genialna jest. Okej, połóżmy ją. Spróbujemy coś na sucho? Dobra. Staramy się być nisko na nogach, ale bez pochylania. Ręce mogą być z przodu, wysunięte, tak? Ale to jest faza, kiedy płyniesz, kiedy złapiesz falę. My na początku musimy wypłynąć na falę, tak? Aha. Jak wejdziemy do wody, podejdziesz do niej z boku, starasz się na deskę wgramolić. Generalnie ustawiamy się tak, żeby dziób z deski wystawał 10-15 cm z wody, ok? I wtedy przesuwasz się do tyłu, do przodu. Okay. Dopasowujesz to do siebie. Mogę? Ok, proszę. Połóż się na desce, tak? Dokładnie, jest dobrze. Bardzo dobrze. I zasymuluj ruch padlowania, tak jest. Czuję. Czujesz, że cię pcha? Czyli raz i dwa. Raz i dwa. Ręce pod klatkę piersiową. Aha. Do góry klatka piersiowa. Skrzydełko kurczaka. Jest. I kolano między ręce. Hop. Tak jest. Niska pozycja, plecy proste. Stoisz idealnie. Pozycja jest super. Do zdjęcia. Idealnie. Tak jest. Piąteczka. Wchodzimy do wody. Łap dechę. Oprzyj sobie te dwie ręce, ok? I teraz okrakiem wskoczysz, zobacz, tak jak ja, hop, i się położysz. Wiesz, ja jestem duży. Ok, jasne. I płyniemy, tak, ręka za ręką. Ok, Łukasz, ja spróbuję tutaj stanąć i siąść, dobra? Dobra. Zobacz, podpieram się za burty i po prostu okrakiem przechodzę do siada. Ok, jesteś troszeczkę za bardzo z tyłu, przesuń się do przodu. Spokojnie, tak? O właśnie, żeby deska była odpowiednio ustawiona. Dobra, jeszcze troszeczkę do przodu. Jeszcze trochę do przodu. Dobra, jest teraz ok. Spróbujemy się odwrócić, tak? Tak, no. Rękami delikatnie. Dobra, trzymaj dechę. Jest okay. Spoko, jest ok. Jest ok, wszystko w porządku? Tak, wszystko jest ok. Jeżeli widzimy zbliżającą się falę, odwracamy dziób deski w stronę brzegu. Przechodzimy do pozycji leżącej. No i powtarzamy całą teorię, tak? Czyli rozpędzamy się na rękach. Foka, kobra. Tak. Teraz powinieneś podstawić kolanko i... Okay. Jest! Wow! Wow! Brawo! Okej. Okay. Wow. Okay. Mocno rozpędź. Tą kobrę zrób krótszą. Ładnie się wygiąłeś, tylko krótszą, żebyś miał prędkość cały czas. Trening surferski wydaje się prosty, dopóki nie wejdziesz do wody. Tym bardziej, jeśli ta woda to lodowaty Bałtyk. Będąc sam na sam z deską i żywiołem, każdy twój ruch powinien być precyzyjny, a moje... Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Zresztą, dobra. Sami zobaczcie.
Wow. Po moim pierwszym surferskim, powiedzmy sobie szczerze, średnio udanym treningu, postanowiłem spróbować wakeboardu. Pędząc za motorówką, rozbijając fale, poczułem prawdziwą pasję. Pasję do morza i sportów, które można na nim uprawiać nie tylko latem. Dobiega końca moja zimowa wyprawa. Co znalazłem na Bałtyku? W Trójmieście spokój, w Sopocie plaża i molo. Później inspiracja i bardzo ciekawe osoby na żaglach. Taką samą pozytywną energię dostałem podczas wędkowania na Kutrze. Niesamowite doznanie. A co dzisiaj? Ekstremum, czyli surfowanie pomimo tego, że nie było fal. To była naprawdę bardzo inspirująca podróż. Dobiega końca nasza wspólna przygoda. Przygoda przepełniona pasją, podróżami oraz wspaniałymi ludźmi, których spotkałem na swojej drodze. Patrząc w płomienie, przypomniało mi się, jak nieudolnie próbowałem rozpalić ognisko z nawalem oraz noc, którą spędziłem sam w lesie. Do teraz mam wątpliwości, czy odważyłbym się to powtórzyć. Za to na 100% ponownie odwiedziłbym Karkonosze i wybrał się na przejażdżkę z Mają. Nie wierzę, że udało jej się namówić mnie na jazdę po single tracku. Choć jazda rowerem wydaje się ekstremalna, to jednak nic w porównaniu do prowadzenia tego potwora. Żniwa, rolowanie belek, karmienie owiec. Niby nic takiego. Zwyczajne życie. A jednak było w tym miejscu coś magicznego. Ciężko mi to opisać słowami, ale wtedy zdałem sobie sprawę z upływu czasu i że lato nie będzie trwać wiecznie. To jednak wcale nie ostudziło mojej pasji dalszej podróży.